Wiktor Suworow, czyli Władimir Bogdanowicz-Riezun, rosyjski pisarz, publicysta, były oficer Armii Czerwonej oraz Glawnoje Razwiedywatelnoje Uprawlenie, w skrócie GRU. Zagorzały przeciwnik Putina i śmiertelny wróg ideologii bolszewickiej. Autor takich książek jak Żołnierze wolności, o życiu w Armii Radzieckiej, Akwarium, pierwszej książki na temat działania rosyjskiego wywiadu wojskowego, czy najpopularniejszej z nich Lodołamacza. Dzisiaj chciałbym przedstawić jeszcze jedną jego książkę, Alfabet Suworowa. Jak sam tytuł wskazuje, jest to alfabetyczne zestawienie najważniejszych nazwisk, postaci, które miały największy wpływ na życie kulturowe, społeczne, ekonomiczne i polityczne w kraju zamieszkiwanym przez naród rosyjski. Znajdziemy tu więc nazwiska wielkich przywódców, takich jak Car Piotr Wielki, Józef Stalin czy Władimir Putin. Są również ci zagraniczni, którzy mieli wpływ na to, co dzieje się w Rosji, jak Ronald Reagan czy Margaret Thatcher. Są również rosyjscy ideologowie, jak Lenin czy Trocki. Także wysocy rangą oficerowie rosyjscy, tacy jak Rokosowski czy Żukow, a także kilkadziesiąt innych, mniej lub bardziej znanych. Każda z tych postaci jest tutaj pokrótce opisana, w kilku zdaniach bądź na kilku stronach, przy czym książka ta nie jest obiektywna i w sumie nigdy nie miała być. Autor nad każdą z tych postaci wydaje swój pewien osąd, co też uzasadnia, dlaczego sądzi tak, a nie inaczej o pewnej osobie. Zazwyczaj jest to osąd negatywny. Jest to książka dedykowana specjalnie dla nas, dla Polaków, co przejawia się tutaj w wielu odniesieniach do naszego narodu, do naszego państwa. Wiktor Suworow bardzo lubi nasz naród, bardzo ceni sobie Polaków, stawia Polskę jako wzór kraju, który w stosunkowo krótkim czasie był w stanie podnieść się z tej choroby, którą przyniosła czerwona zaraza. Daje temu wyraz chociażby w rozdziale o pułkowniku Kuklińskim, którego wielu naszych rodaków uważa za zdrajcę narodu. Faktycznie Suworow twierdzi, że Kuklińskiego można uznać za zdrajcę, ale na pewno nie narodu polskiego, a zbrodniczego państwa, jakim była Polska Rzeczypospolita Ludowa. Najciekawsza jednak część książki znajduje się według mnie na końcu. Jest to wywiad rzeka pod tytułem Od Stalina do Putina z Piotrem Zychowiczem, polskim autorem książki Obłęd 44. W wywiadzie tym Suworow bardzo szczegółowo opisuje procesy, jakie towarzyszyły upadkowi Związku Radzieckiego. Twierdzi chociażby, że upadek Sowietów rozpoczął się już od operacji Barbarossa, gdzie, jak wiemy, większość osób uważa, że po tej chwilowej porażce Związku Radzieckiego, późniejszy marsz na Berlin i zatchnięcie flagi z sierpem i młotem na szczycie Reichstagu było wielkim sowieckim zwycięstwem. Według niego tak nie jest. W samym wywiadzie z Piotrem Zychowiczem trzeba pamiętać o tym, żeby wziąć małą poprawkę, ponieważ książka ta została wydana przed wybuchem wojny na Ukrainie. W wywiadzie tym Wiktor Suworow twierdził, że Rosja nie jest w stanie zaatakować żadnego większego państwa, a nawet jeśli zaatakuje Ukrainę czy taką Gruzję, to ofensywa nie potrwa dłużej niż kilkanaście dni. Niestety, jakby niewygodna była to dla nas prawda, no to Rosjanie dalej na Ukrainie są. Także tutaj można powiedzieć, że autor częściowo się pomylił. Ogólnie rzecz ujmując, książka ta jest niejako elementarzem takiej podstawowej wiedzy na temat naszych wschodnich sąsiadów, na temat tego, kto u nich pociągał za sznurki, dlaczego w tym momencie jest u nich jak jest, dlaczego Rosja w tym momencie również jest państwem tak upadłym i tak zgnitym od środka. Dla pasjonatów historii wiele rzeczy w tej książce może być oczywistych, dlatego polecam ją szczególnie laikom, którzy chcieliby się czegoś ciekawego dowiedzieć, ale myślę, że ci bardziej zaawansowani też znajdą tutaj coś ciekawego, chociażby spojrzenie na Rosję, na Związek Radziecki z trochę innej perspektywy, z perspektywy dumnego rosyjskiego patrioty. I chociaż sformułowanie dumny rosyjski patriota w tych czasach jest dość kontrowersyjne, sam również Wiktor Suworow twierdzi, że niewiele ma powodów do tego, żeby być dumny z bycia Rosjaninem, to jednak potwierdza on, że nie należy każdego Rosjanina wkładać do jednego worka. Dla niego to, co nazywamy dzisiaj Federacją Rosyjską, nawet obok Rosji nie stało, ponieważ ta skończyła się wraz z rewolucją październikową. Ogólnie autor piętnuje też w Polakach pewne takie narzekalstwo na swój kraj. Sam kiedy czytałem tę książkę, doszedłem do pewnego wniosku. Może jest u nas jak jest, ale w Rosji na pewno jest gorzej.